No siema ludziska, z tej strony Kamil. Dziś kolejna super produkcja na moim kanale. Jedziemy do miejscowości Tunchow, która jest oddalona od nas o około 20 km. Co będziemy tam dostarczać? W miejscowości Tunchow w lesie znajduje się rezerwat przyrody. W rezerwacie tym są dzikie zwierzęta takie jak łosie, jelenie, renifery, rysie. No i tam mamy dostarczyć do tego miejsca piec przemysłowy. Natomiast słuchajcie, w drodze powrotnej musimy zahaczyć o prywatny adres, bo klient zażyczył sobie na zimę jacuzzi na zewnątrz. Jak widzicie, zupełnie jesienne widoki. Po naszej lewej stronie będzie nam cały czas towarzyszył górski strumień. Także szykuje się ciekawa przygoda. Standardowo będzie jazda, będą widoki. Polatamy dronem. Jedziemy!
Jak widzicie, przemieszczamy się wzdłuż totalnego bezludzia, gdzie niegdzie tylko jakieś pojedyncze domki. Będziemy teraz poruszać się wzdłuż dużego zbiornika wodnego, fiordu. Także jak już zresztą widzieliście na wielu moich filmach, w Norwegii bardzo dużo gór, bardzo dużo jezior. Także dla miłośników wędrówek, wędkowania, kajakowania, dużo miejsc do aktywnego spędzania urlopu, wolnego czasu. Także kierunek Norwegia na pewno dość ciekawym turystycznie kierunkiem, ale dla ludzi, którzy raczej wolą być poza dużymi skupiskami ludzi. No jeśli ktoś natomiast bardzo lubi towarzystwo innych osób, to też w większych aglomeracjach znajdzie sobie jakieś zajęcie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przy drodze, której jedziemy, są powbijane takie bambusowe tyczki z odblaskami. W taki sposób drogowcy przygotowują się tutaj do zimy, ponieważ kiedy napada tutaj masakrycznie dużo śniegu, te bambusowe tyczki będą wyznaczały krawędź jezdni dla wszelkiego rodzaju odśnieżarek, pługów, traktorów, które tutaj w zimę odśnieżają całą tą drogę. Mówię traktorów, bo w wielu miejscach jakby jest to też tak rozwiązane, że służby drogowe współpracują z tutejszymi rolnikami, którzy wspomagają ich w odśnieżaniu tych bocznych dróg, ponieważ no tutaj w niektóre miejsca, gdyby nie było tej pomocy, ludzie musieliby czekać kilka dni, żeby pług dotarł i odśnieżył daną drogę. No i powiem wam, że ostatniej zimy bardzo zdziwiła mnie taka sytuacja, ale przede mną jechał kierowca ciężarówki, który jechał wanną i w tej wannie, rozumiecie, miał bardzo dużo kamieni, takich małych, zmielonych. No i w pewnym momencie zatrzymał cały ruch, przechylił tą wannę do takiego momentu, w którym te drobne kamienie zaczęły się powoli wysypywać z tej wanny. No i tak musieliśmy za nim jechać przez 2-3 km, a on sypał przed nami te małe kamienie, żeby droga była przejezdna. Tutaj w drodze powrotnej staniemy sobie i nagramy cały ten widok, bo zobaczcie, jak to super wygląda. Tam w oddali ten fiord, góry, pełno lasów, pełno wody, dzikie zwierzęta. Także pięknie. Ostatnia prosta do naszego rezerwatu. Także powolutku lecimy.
i jak widzicie na znaku 3 km przez taką leśną drogę i będziemy na miejscu. Jak widzieliście, ludzie, którzy nie lubią jeździć w korkach, w tym również i ja, no są bardzo spełnieni w Norwegii, bo jak widzieliście, przez całą tą drogę minęło nas może z 5 lub 10 samochodów, także można sobie mknąć środkiem drogi, podziwiać widoki i jest elegancko. No i prawie docieramy na miejsce, jest tutaj duży ośrodek, nawet jest tu hotel, bardzo dużo atrakcji dla przyjezdnych gości, można sobie tutaj pojeździć konno, obserwować rykowisko jeleni, łosi, także dla ludzi, którzy lubią naturę, jest to na pewno fajne miejsce. Tutaj postawili nam znak, że chyba tutaj mają magazyn, więc zobaczmy. Taka woliera chyba dla jakichś dzikich zwierząt. Nie wiem, czy będę mógł latać tutaj sobie trochę i popodglądać te zwierzęta, ale może z przyczajki, jak nikt nas nie złapie, to może się uda. Tutaj pierwszy raz jadę z dostawą, więc za bardzo nie wiem, dokąd ja mam jechać, kurczę. Co tutaj niby? Może tutaj. O, króliczek sobie ciśnie po naszej prawej stronie, zobaczcie. Jaki mały, ale to chyba taki dziki, no bo to niemożliwe, żeby
On tutaj w tej zagrodzie sobie mieszkał. Śmiesznie, śmiesznie. A może, bo tutaj kolejny. No, takie małe króliczki sobie biegają. No i tam kolejny na górce. Super. No i mamy konie. Ale ile tych tutaj królików czy zająców, nie wiem, tutaj musieliby jacyś eksperci się wypowiedzieć. Biega ich pełno tutaj po zboczach. Okej. Ja chyba powinienem się zawrócić i tutaj tyłem wjechać. No dobrze. Standardowo dojechaliśmy. Chyba raczej nie będę mógł tutaj nagrywać dostawy, więc widzimy się po rozładunku. Okej, ludziska, my już w drodze powrotnej. Jako że teraz w Norwegii jest tydzień wolnego dla dzieci, w naszym rezerwacie było strasznie dużo osób, więc za bardzo nie mogłem tam chodzić i nagrywać. Ale macie tutaj taki szybki lot, jak to wygląda. Czyli jednym zdaniem można powiedzieć, że jest to takie zoo z dzikimi zwierzętami. W tej chwili jadę w drodze powrotnej na rozładunek naszego jacuzzi. Także widzimy się nieco bliżej, a teraz zapraszam Was na lot nad tym pięknym jeziorem. Jazda! No i jak podobały się Wam widoki? Przyznajcie sami, jest tu mega pięknie. Właśnie ostatnia prosta dzieli nas od drugiego miejsca rozładunku. Musimy przejechać przez te małe miasteczko. No, tutaj trochę z górki, więc musimy zwolnić. Tu nawigacja mi pokazuje, że gdzieś po prawej stronie na tym zboczu góry musimy sobie rozładować to jacuzzi. Okej, tu w prawo. No, powiem Wam, że tutaj w zimę taki dojazd do domu musi być ciekawy, kurczę. Jak nie masz samochodu 4x4, to trzeba samochód zostawiać na dole. No, robi się wiecznie bardzo, chmura deszczowa w tej dolinie się tutaj pojawia, także jeśli uda się coś nagrać z ostatniego miejsca rozładunku, to to zrobimy. Jeśli nie, no to musimy się zadowolić widokiem jeziora.
Widzicie te białe bale ze słomą? Ci farmerzy w wielu przypadkach mają pola, które są na dole, w dolinie, i przez cały okres żniw muszą zbierać tam wszystko na dole i te wszystkie bale tutaj bliżej swoich farm wciągać. Gadałem z jednym gościem, no to opowiadał mi, że w ciągu jednego sezonu musi wciągnąć na górę ponad 800 takich bali ze słomą. Kurczę, gdzie ja muszę tutaj pojechać? Wydaje mi się, że tutaj prosto. O, czekajcie, dzwoni do mnie klient, także chwila przerwy. Gościu, powiem wam, jest dobry. Zagrodził się tutaj, jakby normalnie owce wypasał z tymi pastuchami. I teraz jeszcze muszę oczywiście podjechać panu jak najbliżej tarasu i to zrzucić. Tylko tutaj drzewa już jest super, no po prostu super do rozładunku miejsce. Wąsko jak nie wiem, kurczę, kamieni nawalone. Ach, ci ludzie naprawdę mają fanaberię. Mógł sobie dźwig zamówić i by było. Tam już z tyłu jestem blisko, ale jeszcze chyba mogę z pół metra podjechać. Dobra, choinę już przestawiam, ale... Teraz troszeczkę do przodu. No pierdziele. Dobra. Prawie spadliśmy, ale jeszcze żyjemy. Dobra. Elegancko. Ja cię kręcę. Panie, ekstra powinni mi płacić za takie fanaberie tych ludzi. Okej, zawinąłem się, więc odpalam latającą maszynę i widzimy się na rozładunku. Thank you.
Okej, ludziska, jak widzieliście, czasami nie jest to tak łatwe rozładowanie tak wielkiego ładunku w tak trudnym miejscu. Powoli zjeżdżamy sobie na dół tą polną drogą. Muszę jeszcze pojechać do jednej firmy odebrać przesyłki. Także jeszcze jeden widok z drona, a my widzimy się przy okazji następnej dostawy. Siema!